Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Lubki Kości 12 i witam was w 31 odcinku, chyba najprawdopodobniej ostatnim. Zagrajmy już teraz na pewno, zagrajmy w Gothic Golden Gate, kochani. Muszę się wam od razu na samym starcie przyznać do użycia kodu, niestety. Przeszukałem całą mapę, bodajże całą mapę. Zajęło mi to z 2 godziny. I słuchajcie, nie znalazłem zupełnie żadnego pancerza. Nie mogłem znaleźć szaty wyznawców śniącego. Musiałem niestety przywołać ten itemek kodem, więc musiałem użyć Marvin, co wam pokazuję. Wybaczcie mi, nie chciało mi się już kompletnie rozgrywać tej rozgrywki od początku, bo jestem pewien, że to już jest końcówka, już naprawdę końcówka gry. I jeśli miałem zaczynać od początku przez jakąś gównianą szatę, to wybaczcie, ale mi się nie chciało, więc musiałem zrobić tak, jak zrobiłem. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dobrze, kochani, zanosimy to do Kerolota. Mam pancerz wyznawców śniącego. Świetnie, na to czekałem. Oto twój pancerz. A za fatigę dodatkowo przyjmij ten piękny miecz. Miecz dwuręczny paladyna. Dobra, to już mamy. Dobra, zaraz, tylko pójdę do Lorda André. Się nauczę jeszcze siły. 10. 15 to nie. Koniec. Ile mam siły? 82. Dobra, wystarczająca liczba. Jeszcze pójdę do obozu orków. Jeszcze nie skończymy tej gry, bo jeszcze chcę się nauczyć broni jednoręcznej. Więc jeszcze się broni jednoręcznej nauczę. Pójdę tutaj, w to miejsce, do tego nauczyciela. Przynajmniej trochę będę miał więcej tej broni. Nie będę mistrza miał, ale przynajmniej będę miał więcej tutaj... więcej mogę, będę uchwalić się w krytycznych obrażeń. Dobra. 46 i już miałem. Dobra. Kochani, cyk. I kończymy już chyba rozgrywkę. To będzie szybki odcinek, jak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, więc zobaczymy. Gdzie jest Xardas? Fajnie, gdzie jest Xardas? Tu stał. Teleportuję się zaraz, bo widziałem, że to może być zbugowana misja. Ta misja jest zbugowana. I niestety Xardas już tutaj sobie powędrował. I to jest problem, słuchajcie, bo to jest jakieś zbugowane. I Xardas będzie tutaj cały czas. A my nie będziemy mogli rozmawiać w ogóle, więc teraz sobie wczytam z powrotem. Piszę jeszcze raz ten kod. Jeszcze wam pokażę, jak jest na ten kod, na tą szatę, bo widzicie, jak się zbugowało. A jak się tepnę do obozu... Nie tepnę się teraz, muszę wypić. O tak, Xardas. Już Xardasa nie ma właśnie. Ups. To coś... Myślałem, że jest. Oż ty w życiu teraz. Czekajcie, muszę czytać jeszcze wcześniej. Panie, tylko że ja wcześniej nie mam żadnego zapisu. I tu mamy problem teraz, słuchajcie. Do Xardasa się tepnę. To trzeba od razu zrobić. To. Ta misja jest zbugowana. Wyszedł patch, który już to zadanie ten naprawił, ale by mi usunęło wszystkie save'y, więc jeszcze tego patcha nie mam wprowadzonego. Więc słuchajcie, teraz zrobimy cięcie krótkie. Ja sobie dokończę to miejsce, w którym będziemy musieli to zrobić. I spotkamy się za moment w obozie paladynów. Już nie będę nigdzie łaził, tylko od razu zrobię to zadanie. Mówię, że Xardas jest zbugowany i nam ucieka.
Więc kochani, widzimy się za kilka minut dosłownie u was, to jest przejście po prostu. U mnie jest troszeczkę dłużej, ale to nic, dobrze. Widzimy się za chwilę. Dobrze, kochani, udało mi się nadrobić. Będzie się znulił, dobra. Udało mi się nadrobić tutaj. Teraz będę musiał przywołać sobie pancerz śniącego, czyli wezmę insert i TR. Nie tak. Lester. Mamy tak. Niestety przykro mi, ale musiałem tak zrobić. Nie miałem innego wyjścia. Dobra, do obozu paladynów teraz. Sardas jest, więc jeszcze pójdę do Andre. Wezmę już tą siłę, się nauczę do końca. Dobra. Dobra. Teraz musimy to zrobić. Dopóki on tu jest. Herolot. Jakiś kom... Tak. Pancerz zysku, więc najlepszy myrtański bieg chciałbym... Dobra, to mamy. Mam pancerz. Dobra. Robimy zapis. I teraz Xardas jest, więc chyba teraz będziemy mogli to zrobić. Tak. Wszyscy już są. Możemy zaczynać. Doskonale. Pamiętaj, aby założyć złoty pancerz i mieć przy sobie złoty pierścień. Oczywiście, już go zakładam. Powiedz ludziom, aby zbyt blisko nie podchodzili. Przywołanie to nie żarty. Chociaż żadne niebezpieczeństwo nie powinno... Dobra, kochani, teraz już jest wszystko. Maksymalnie kilka minut. Oczywiście, jeśli w ogóle mój rytuał zadziała. Nie jestem pewien, czy we wszystkich punktach prawidłowo zrozumiałem intencje starożytnych. Miejmy nadzieję, że tak. Zaraz naocznie się o tym przekonamy. Dobra, trzeba założyć pierścień. Gdzie on jest? Gdzie ten pierścień? Nie widzę. Nie widzę żadnego tutaj pierścienia. Tu mamy problem. Ja pierścienia żadnego nie mam. Mordę. No i pierścienia nie mam teraz, tak? O, o, o. Jest. Dobra, przywołali. No i co? No dobra, stanę w nim. I co teraz? Wygląda na to. 5000 punktów doświadczenia! Przejdź przez portal, znajdź kryształ Adanosa i wracaj do nas. Niech prowadzi cię Inos, a Adanos otacza swoją opieką. Dobra, kochani. Ja sobie zapiszę lepiej. Czyli się udało jednak, po tych wszystkich bugach, tutaj zniknięcia tych szat, może się uda. I jedziemy. Uhuhu. Zwój teleportacyjny. Jestem. Gdzie jestem? Majacze. Dobra. Topielce. To nie powinno być żadnego problemu. Dobra, nie było pierścienia, ale to nic. Gdzie ja jestem, do cholery jasnej? To są te złote wrota?
O, demon jakiś twardszy teraz. Oś tu gnido, na mnie. Co ty posrany jesteś? Wow. Tu już 1000 chyba doświadczenia za niego dostanę, coś mi się tak wydaje. Nie, 600. Ekstrat many i smoła. Dobra, uleczymy się. Zobaczymy, co nas jest dalej czekał tutaj. Dobra. Nowa lokacja. Dobra, zobaczymy, co dalej. Niesamowite. A więc moje przeczucia mnie nie myliły. Warto było spędzić tyle czasu na badaniach przy tych starożytnych portalach. Kim jesteś i o czym mówisz? Wybacz, nieznajomy. Nie przedstawiłem się. Ale wierz mi, jestem nie mniej zmieszany niż ty. Jestem mag wody Menes. Dobrze, czyli dotarłem do Złotych Wrót? Złote Wrota? Skąd o nich wiesz, przybyszu? Przybywam z Jarkendaru, gdzie odnalazłem starożytne relikty mówiące o Złotych Wrotach. Muszę się do nich dostać, aby zdobyć potężne artefakty, gdyż Jarkendar został nawiedzony przez plagę Beliara. Zadziwiasz mnie, nieznajomy. Posiadasz tajemną wiedzę, za której posiadanie grozi na naszej wyspie nawet śmierć. Jednak muszę cię rozczarować. Nie jesteś w Złotych Wrotach, tylko na wyspie Elea, gdzie panuje wielki król Pyron. Co? Gdzie więc są Złote Wrota? Złote Wrota są na Elei. Ale nie łudź się. Nigdy się do nich nie dostaniesz. Mylisz się, magu. Sądzisz, że się mylę? A za kogo ty się właściwie uważasz? Jeszcze jedno nieuważne słowo, a zamienię cię w bryłę lodu. Wtedy przekonasz się, jak potężny i silny jest lud Elei, a tym bardziej jego magowie. Spokojnie. Po prostu bardzo mi na tym zależy, aby się tam dostać. Tymczasem okazuje się, że to dopiero początek drogi. Tak jest, synu. Nierzadko nasza droga do celu jest bardzo zawiła. Ale niestety w tym przypadku twoje szanse na dotarcie do skarbca Złotych Wrót są bardzo znikome. O jakich przeczuciach mówiłeś? Czułem, że ten pradawny portal wykazuje jakieś znaki aktywności. A tym samym pojawia się szansa, by ktoś przez niego przeszedł. Jeszcze przed chwilą mówiłeś, że to całkowicie niemożliwe. To prawda. Ale mimo wszystko jest jednak pewna szansa. Wszystko zależy od tego, czy jesteś odpowiednim człowiekiem. Co przez to rozumiesz? A więc zacznijmy od początku. Albo nie. Wpierw muszę się naradzić z pozostałymi braćmi. Być może jesteś odpowiednią osobą, ale kto wie? Być może to ciebie potrzebowaliśmy, ale... Ale? Na razie musisz odczekać. Przyjdź jutro do klasztoru magów wody. Wtedy porozmawiamy. Jak tam trafię? Popytaj o drogę wśród ludności, lub po prostu kup mapę. Elea to ogromna wyspa, więc łatwo się zgubić. Bywaj. Bywaj. Super! Czyli to początek dopiero. Co stanie się dalej? Weźmien bohater dadzi drogę do Złotych Wrót? Co spotka się na Elei? To spotka go na Elei? Wszystkiego dowiecie się w kolejnej części Złotych Wrót? Co? Dzięki za wspólnie spędzony czas, a teraz... Rozejrzyjcie się trochę po nowym świecie. No super! Czyli tak, pierdolić się z tym, 18 godzin gry, żeby się dowiedzieć, że wszystko będzie w drugiej części, a w pierwszej w ogóle chujowe zakończenie było. Tego się nie spodziewałem kompletnie po twórcach. 6 lat stworzyli grę, która
ma taki chujowy koniec, że druga część, dopiero musimy czekać na drugą część. Mam nadzieję, że nie kolejne 6 lat. Kochani, z tym widowiskiem już się z wami żegnam. To był Luki Kosi 12 i... A, jeszcze poznamy twórców modyfikacji. Marcin Centarion Bała. Dobra, nie przeczytam wszystko, możecie sobie popatrzeć i poczytać. Chociaż te napisy trochę do dupy są, ale to nic. Więc kochani, dziękuję wam, że byliście ze mną przez te 31 odcinków na Gothiku Złotych Wrotach. Oczywiście będziemy czekać na drugą część, nie wiadomo kiedy ona wyjdzie, ale mam nadzieję, że i szybko, żebyśmy mogli kontynuować... kontynuować tą rozgrywkę, która miała taki chujowy koniec. Mam nadzieję, że w drugiej części się wszystko skończy. Więc kochani, ja się z wami serdecznie żegnam po raz i jeszcze raz. To był Luki Kosi 12 i Gothic Golden Gate. Pierwsza część chyba z dwóch tej części. Więc kochani, zapraszam was już na jutro na powrót do GTA. Kochani, mieliśmy tutaj już, się rozgadałem trochę i koniec nastąpił. Dobrze, kochani, musiałem raz użyć kodu tutaj, nie miałem już wyjścia, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale dobrze, kochani, do widzenia, do zobaczenia jutro na GTA!